Hej kochani, zapraszam Was na nowy film. Pokażę Wam dzisiaj, co zabrałam ze sobą na wakacje, jeżeli chodzi o kosmetyki. Wydaje mi się, że nie jest tego dużo, tak jak tego używam, ale jak zobaczycie zaraz, nie jest tego tak mało. Wszystko rozłożyłam na łóżku i wszystko po kolei Wam opowiem, także oglądamy. Jak widzicie, jest tego całkiem sporo. Przynajmniej jak się tak rozłoży, to się wydaje, że jest sporo. I teraz opiszę Wam każdy kosmetyk po kolei, do czego mi służył, jak mi się sprawdził, czego faktycznie używałam, czy nie żałuję, że wzięłam i tak dalej. Może zacznijmy od lewej strony. W takim razie zacznijmy od filtrów. Pierwszy filtr to jest Daxan Mała Ochrona i powiem Wam, do czego mi się sprawdził. Do opalania rąk. Ponieważ ręce nasze są przyzwyczajone do opalenizny, czy dłonie, czy nawet łydki, nie spalają się tak szybko jak, powiedzmy, ramiona, to taka ochrona była jak najbardziej okej. Uwielbiam zapach tego kosmetyku, on pachnie po prostu kokosami. Ma w sobie też brokat, co niestety facetom czasami przeszkadza, w sensie jak oni mają się tym popryskać. Ja ogólnie lubię oleiste formuły, mi to nie przeszkadza, niektórzy nie lubią oleistych. Dla mnie jest jak najbardziej okej, szybko się pryska. Natomiast faktycznie jest to niska ochrona. Pamiętajcie o tym, że to Was nie będzie jakoś mocno chronić. To jest raczej już jak jesteście naprawdę opaleni lub właśnie na takie niewrażliwe miejsca, jak na przykład ręce. Tutaj dalej w tej może brzydkiej butelce i tak rozlany mam taki krem z Soap and Glory. I to jest taki krem brązujący, ma złote drobinki, pięknie pachnie. To jest taki żel, bardzo podobny ma teraz Benefit. Ten właśnie żel jest bardzo, bardzo fajny do podkreślenia opalenizny lub do zabrązowienia na przykład nóg, kiedy chcecie założyć sukienkę czy spódniczkę. I moim zdaniem jest chyba fajniejszy od tego z Benefitu. Ten z Benefitu próbowałam, no i ten chyba troszeczkę bardziej kryje i daje bardziej naturalny efekt. I mimo, że tutaj w butelce wydaje się bardzo brązowy i taki ciemny, to naprawdę na skórze wygląda ładnie i zmywa się tylko mydłem. Także jeżeli na przykład, nie wiem, spadnie deszcz, albo nie wiem, spocicie się, to on się naprawdę trzyma skóry. No i wydaje się bardzo, bardzo ciemny, natomiast ciemny nie jest. Łatwo nim popryskać niestety w łazience, jak się na szybko zmarujecie. Jak widzicie, zużyłam połówkę tego opakowania, ja sobie przelałam właśnie do mniejszego podróżnego. No i zużyję pewnie prawie do końca, natomiast te opakowania na pewno zabieram do Polski. To jest super, zamówiłam na jednej z chińskich stronek i super mi się sprawdziło właśnie do kosmetyków. Tak to bym musiała wziąć taką całą wielką tubę, także fajna sprawa, że mogę zabrać mniej. W podobnym opakowaniu wzięłam sobie też maskę do włosów. Tak wciskałam ją, tą moją maskę z Kallosa, natomiast taka ilość maski mi nie wystarczyła. Ja nakładam maski naprawdę dużo na włosy, także tutaj powinnam była zabrać jednak troszeczkę więcej niż tylko taką pojemność. Dalej mam perfumy, które kupiłam tu na miejscu, które bardzo ciężko u nas dostać i nie wiem dlaczego, jeżeli coś wiecie na ten temat, to dajcie mi znać. Kiedyś używała ich moja przyjaciółka, to są bardzo słodkie, ale takie wodne i świeże zarazem perfumy. Bardzo je lubię i kupiłam sobie właśnie tutaj na Teneryfie. To też możecie zobaczyć na vlogu i w holu zakupowym. Dalej mam peeling z Silveco, kupiłam go przed wyjazdem i bardzo go lubię używać. Nie zużyłam go dużo. Używam go czas do czasu, jak sobie po prostu przypomnę. I bardzo go lubię, bo ma taką wygodną formę. Właśnie nie trzeba wsadzać paznokci do słoiczka. Przy długich paznokciach wiecie jak to jest. No nie chcecie grzebać po prostu w słoiczku. No to jest wkurzające, także to jest fajna forma. Natomiast smak to są słodkie migdały. Także nie dla każdego to nie jest taki bardzo pyszny peeling, jak na przykład te z Lasha. Ale spełnia swoją rolę i się nie roztapia w ciepełku. Dalej mam kosmetyk, do którego wróciłam i to jest ziemia egipska, tak zwana ziemią egipską, z Bicora. Tutaj możecie dostać Icos, Icor, jest kilka firm, które właśnie sprzedają, jest ziemia Lavertu, także w necie znajdziecie to, znajdziecie swatche tych wszystkich kosmetyków. Ja zamówiłam to, bo ma właśnie taki ciemny, taki dosyć brudnawy, szarawy odcień. Fajny na lato, natomiast ona w ciągu roku mi się średnio sprawdza, najlepsza jest właśnie na lato i jakoś tak do niej wróciłam, bo widziałam ostatnio film Tommy i pokazywała właśnie ziemię egipską. Natomiast ja nie zamawiałam na stronie producenta, zamawiałam na jakiejś innej stronce. Jest to bardzo wydajny kosmetyk. Moja mama natomiast woli tą ziemię egipską z Lavertu. Dalej mam kremy z filtrem i wzięłam je dlatego, bo dostałam je przed samym wyjazdem, to też mogliście widzieć na łobuzach, z klinika dostałam przesyłkę i powiem Wam, że prawie nic tutaj nie zostało, sama resztka i dobrze, bo zaraz wyjeżdżamy. Natomiast tutaj może 1/3 jeszcze została, też dosyć mało. Pojemności są niewielkie, bo tutaj mamy 30 ml do twarzy i 125 do ciała, także to jest naprawdę tak na jeden wyjazd dla dwóch osób. My smarowaliśmy się tym cali, spiekliśmy się nieźle, ale dlatego, że naprawdę było mocne słońce. Natomiast ten filtr do twarzy jest fenomenalny, nie zapychał mnie, nie bielił skóry i dodatkowo fajnie chronił. Jedyne co sobie spiekłam to czoło, bo faktycznie
No zawsze mi się to czoło spieka, natomiast nos na szczęście nie jest aż tak czerwony jak zawsze. Dobrze chronią, szybko się wchłaniają, bardzo nam się podobało. Nie mają jakiegoś zapachu, bo są bezzapachowe, także fajne mineralne filtry. Kolejne dwa kosmetyki też od Klinika, bo dostałam je przed wyjazdem. Ten krem używałam na noc, Anti Blemish Solutions. Niestety taka pogoda zapycha moją skórę, w sensie, no, jak wrócę, to na pewno będę musiała walczyć z niedoskonałościami, więc wolałam sobie na noc nałożyć, dodatkowo fajnie chłodził. A to jest krem BB, który był dobry na pierwsze dni tutaj na wyjeździe, bo on jest dosyć blady, bo wzięłam sobie kolor ten jaśniejszy. Natomiast jak wrócę, to będę używać tego ciemniejszego. Jest bardzo fajny, bo on w ogóle wydaje się tutaj dosyć taki biały, ale, oj, rozkręcaj się, ale pod wpływem ciepła on uwalnia pigment i ładnie wygląda na skórze. Wygląda tak, jest bardzo wodnisty, bardzo rzadki, ale dobrze mi się sprawdził i dobrze też chronił, bo też ma SPF, tutaj jest SPF 40 i naprawdę dobrze kryje, jak na krem BB to kryje świetnie. I z tego co wiem, to jest nowość, ale jak mówię, teraz jest dla mnie za jasne, więc muszę się mocno ubrązawiać, a jak przyjadę do Polski, to wezmę sobie, wyciągnę ten ciemniejszy. No i tutaj, słuchajcie, biłam się z myślami, jaką paletę zabrać. Mówiłam wam o paletach nudziakowych, ale stwierdziłam, że jak są wakacje, to chcę poszaleć trochę z kolorem i chcę, żeby jednak, no, kiedyś ten kolorowy makijaż robić i to jest właśnie idealne teraz miejsce, żeby takie makijaże nosić. Ale powiem wam szczerze, użyłam jej 3 razy podczas 8-dniowego wyjazdu. I to jest paleta Urban Decay Vice. I pokażę wam zaraz kolory. Macie bardzo duże lusterko, co jest fajne właśnie podczas takich wyjazdów. I kolory są przepiękne, natomiast pokażę wam, który najczęściej używałam. Ten, różowy, ciemny przy linii rzęs, ewentualnie jakieś tam brązy, no i oczywiście nudziaki. Także tych kolorów używam najczęściej. Nie użyłam niebieskich, nie użyłam tych wpadających tutaj w fiolet, tych kolorów nie użyłam, także paleta jest fajna, ale trzeba ją nałożyć na coś, na jakąś bazę, korektor, bo inaczej nie trzyma się bardzo długo. Ale ogólnie fajna wakacyjna paleta, nie używałam tych pędzelków, miałam inne. Lecimy, bo ten film się przedłuży. Sun Ozona, jeszcze z zeszłego roku miałam taki spray aloesowy, świetnie się sprawdził, zobaczcie, zostało go mało, oboje go używaliśmy, szczególnie po właśnie kąpieli. Po kąpieli słonecznej, później po kąpieli pod prysznicem. Dobry, niedrogi produkt, fajnie łagodzi i chłodzi. Wzięłam sobie też mgiełkę, bo nie chciałam brać jakiegoś mocnego, bardzo mocnego zapachu. Miałam końcówkę Sweet on Paris i jeszcze mi troszkę zostało, także wędruję ze mną znowu do Polski. Gdzieś zgubiłam tu zatyczkę, ale jest. Bardzo słodki, bardzo wakacyjny, cukierkowy zapach. Jeżeli zastanawiacie się nad BAF, to weźcie pod uwagę ten zapach, jeżeli lubicie słodkie. Dalej mam EOS miętowy, idealny po prostu na plażę. Uwielbiam właśnie miętkę taką świeżą na plażę, świetna sprawa. Najlepiej mi się sprawdza. Pod oczy mój Klinik Pep Start, który wam już pokazywałam i w Get Ready, i w różnych filmach. Fajny, nawilżający krem pod oczy. Też mi się fajnie sprawdził na wakacjach. Tangle Teaser, już trochę widzicie, zużyty. Wzięłam wersję kompaktową. Oboje używamy właśnie do przeczesywania się. Przyznam, że na wakacjach nie czeszę się jakoś bardzo. Nie mam tu wymyślnych fryzur, raczej takie naturalne, ale rozczesać włosy po myciu trzeba. Dezodorant, który zabrałam na wakacje, Adidas Intensive Cool & Care. Dobrze mi się sprawdził, nie mogę narzekać. Dalej mam tonik taki odmładzający, A Perfect World, z mojej ulubionej serii Origins. Mam też krem i krem sobie wzięłam, słuchajcie, tak, tu jest krem. I krem sobie wzięłam, sobie przełożyłam do takiego podróżnego opakowania i zobaczcie, zużyłam połowę tego, co wzięłam. To jest świetna forma, żeby zabrać, nie trzeba zabierać całego dużego słoiczka. I tak samo w mały słoiczek wzięłam sobie też moją maskę oczyszczającą z Palmersa z glinką. Ale jak widzicie, użyłam jej tylko 2 razy, zużycie jest niewielkie, także też wraca ze mną do Polski i zabieram ze sobą na kolejny wyjazd te oto małe słoiczki, a to jest w ogóle mój ulubiony krem i ulubiony tonik, świetnie się sprawdzają. I oczywiście do tego zabrałam też waciki, pamiętajcie, żeby zabrać też patyczki do uszu, waciki, takie rzeczy higieniczne. Żel do mycia twarzy, bez tego bym się nie obeszła, jak widzicie, jest tu resztka, jest tutaj żel z La Roche-Posay. No, jak widzicie, jako sama reszteczka, także opakowanie wraca ze mną do Polski, jest to opakowanie wielorazowego użytku, super sprawa. Masło do ciała i pytałam was, które wybrać i też wiele osób mi poradziło właśnie to. I to jest masło o zapachu mango i pachnie, słuchajcie, jak algida żółta. Nie wiem, czy kojarzycie Solero, o, Lody Solero. Pięknie pachnie żółtymi owocami, cudowne masło, jak widzicie, sama resztka. Zużyję dziś do końca i już po prostu nie zabiorę do Polski opakowania. Wzięłam w mniejszej pojemności 50 ml.
Boskie po prostu, boskie. Uwielbiam. To mam chyba z kosmetyków z Ameryki. I lecimy dalej, tutaj już więcej makijażu. Takie przyrządy, które zawsze zabierajcie ze sobą, to jest penseta, bo inaczej będziecie się wkurzać, jak wam jakiś włosek będzie odstawał. A jak leżycie na plaży, czy gdzieś tam na leżaczku, to zawsze znajdziecie jakiś włosek na ciele czy na twarzy, który będzie was wkurzał i chcecie się go pozbyć. Także koniecznie żyletka do golenia i penseta. Pilniczek, ja akurat mam taki, miałam go pod ręką, ale jakikolwiek tam, czy używać papierowego, czy jakiegoś tam, zawsze trzeba mieć pilniczek, jak wam się coś zadrze. Taka sama sytuacja, będziecie musieli kupić. Puder. I słuchajcie, postawiłam na puder mineralny z L'Oreala. Kiedyś wam go pokazywałam, ten strumacz. Jaki ja mam kolor? No, pokaż się, Light Ivory. Bardzo jasny, natomiast przybrązawiałam go bronzerem. I w ogóle zrezygnowałam z fluidu, mam tylko właśnie krem BB. I, lub ten puder na zmianę stosowałam, on też ma w sobie SPF, wprawdzie mały, bo 19, ale najczęściej używam jednak tego. Jeżeli chciałam to przypudrować, miałam w torebce puder, też z Clinic, ale powiem wam szczerze, że prawie go nie używałam. W ogóle mało makijażu nosiłam, tylko właśnie na wieczorne kolacje sobie robiłam makijaż, a tak to podczas dnia, no to tylko filtr na twarz. Teraz reszta kosmetyków. Dwa razy użyłam kamuflażu z Catrice, jak mi coś wyskoczyło, ale naprawdę dwa razy. Miałam też przy sobie Travalo z moimi perfumami. Jakie ja miałam tu perfumy? Czekajcie, powącham. A, Clinique Happy. Ok, Clinique Happy Bloom. Tak, to jest ten zapach. I tu sobie przelałam i tutaj mam samą resztkę na dole. Fajna sprawa. Wygodne do podróżowania, ale dosyć mała pojemność, taka naprawdę na 3 dni na wyjazd. Przynajmniej ja tak szybko zużywam perfumy. Kredka czarna do oczu użyłam tylko raz, przyznaję się, nie robiłam makijaży z kreską. Kredka do brwi używałam praktycznie codziennie, można powiedzieć, szczególnie tej strony do malowania brwi, a nie tej z rozświetlaczem. Naprawdę używałam zawsze, uwielbiam tę kredkę. Moje dwie maskary z Too Faced, takie właśnie na dzień, na kolację używałam tej po kąpieli. Natomiast jeżeli chciałam mieć nad basenem i robiłam też dla was test tej maskary, no to właśnie ta wodoodporna. I później olejek do zmywania tego, czyli mascara Melt Off. Produkty do ust. Bobbi Brown, piękna taka pomarańczowa kredka w kolorze Electric Coral. Muszę położyć łapki na innych kolorach, bo są przepiękne. No cudny jest ten kolor i wam też się podoba, jak mam go na ustach. Druga, miałam chyba tylko raz na ustach, Catrice, moja ulubiona. Z Pure Shine Don't Think Just Pink. Też ją znacie i lubicie. O taka. Ale wieje wiatr. I dwie z Maka, które wam się bardzo podobały, miałam na wielu zdjęciach. Różowa, już wam podaję nazwy, to jest Divine Divine i czerwona to jest Dance With Me i obie są z kolekcji Retro Matte. Chusteczki, bibułki matujące, przyznaję się, nie użyłam ani razu, także jakoś nie przejmowałam się tym, czy się świecę, czy nie. I pędzle. Tutaj już brudne, ale zabieram je do Polski. Tutaj mój pędzel taki duży z Hakuro H74, taki uniwersalny do blendowania i do cieni. Nakładałam też częściowo palcami różne cienie. Hakuro H54 do nakładania pudru mineralnego. I do bronzera używałam tego pędzla z Real Techniques z tej kolekcji Metals. Jak widzicie, też brudny i idzie do mycia. A wszystko przyjechało ze mną w tej oto pięknej kosmetyczce z Estée Lauder, którą dostałam w Stanach do zakupów. W Stanach dostajecie normalnie takie gratisy przy zakupach. A tu mam jeszcze moją przywieszkę, breloczek z HM-u, taką kokardę. Także tyle. I to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuki do góry. Mam nadzieję, że moje filmy z wakacji wam się podobały. Jeżeli chcecie zobaczyć, co robiliśmy, to odsyłam was na łobuzy. Tam we vlogach pokazujemy każdy dzień, jak nam przebiegał na Teneryfie. Także to tyle. Do zobaczenia. Zostawcie kciuki. Pa, pa.